Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, podobno. Z takim stwierdzeniem spotykam się już od dawien dawna i w zasadzie przeżyłem to na własnej skórze jako osoba, która jakby była nadgorliwa i osoba, która była osobą, która była nękana. Także moi drodzy, Olti Vloga, czas zacząć. Myśląc o stwierdzeniu, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, musimy sobie wyjaśnić jedną bardzo ważną sprawę. Nadgorliwość może iść w stronę dobrą, a może iść w stronę złą. Oczywiście od tej nadgorliwości złej, czyli tego, że człowiek od nas po prostu wymaga bądź oczekuje od nas, że będziemy postępowali wbrew naszej woli. Oczywiście od takiej osoby się powinniśmy odciąć całkowicie i bez żadnych tam skrupułów powiedzieć dzięki gościu, ale to nie moja droga, tak? I każdy musi rozróżnić, co jest dobre dla niego, a co jest złe. Natomiast dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć historię taką z mojego życia, jak zawsze jakieś historie się znajdą, także i dzisiaj, jak to dawien dawno dawno, czyli jakieś 2-3 lata temu, może z 2,5, była sytuacja taka, że ja bardzo długo trzymałem z takimi kumplami. Z takimi kumplami, z którymi teraz też trzymam, natomiast niekoniecznie na takich relacjach jak kiedyś. Ponieważ kiedyś byliśmy takimi kumplami, którzy naprawdę długo ze sobą przebywali. No, wychodziliśmy na jakieś piwo, coś tego, wychodziliśmy, gadaliśmy. Bardzo często to, czy była zima, lato, jesień, wiosna, nie było żadnego problemu. Wychodziliśmy razem. Tylko, że w pewnym momencie, i to była taka nadgorliwość, zaczęła się roi taka nadgorliwość, że wychodził, tylko że problem był taki, że ja niekoniecznie chciałem wychodzić. I ja mówiłem, że nie, dzięki tego i tego. No i ci kumple nagle powiedzieli sobie, chyba tak w myślach, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ jeszcze w zasadzie tego nie wyjaśniłem i chyba to poszło tak w niepamięć w naszych relacjach, że wiecie, gościu nie chce, to nie, nie będziemy się narzucać, ponieważ nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu i nie będziemy po prostu mu nie chce iść, to nie, dobra, spoko, koniec. No i nagle przyszły takie dni przygnębienia, że wiecie, nagle się stało, że wow, że nie mam z kim wyjść, coś tego, że zawsze z nimi wychodziłem i to było przykre bardzo. Teraz opowiem wam historię drugą. To jest jeden morał, że było mi przykro, mimo tej nadgorliwości wypadało po prostu porozmawiać z gościem, z gośćmi i powiedzieć dzisiaj nie, coś tego, ale całkowicie się nie odcinać, a ja tak zrobiłem. I to jest złe. Teraz druga historia. Mam kumpla, którego wyciągam cały czas tam na kosza, coś tego, na jakąś imprezę, no generalnie chcę, żeby gościu wychodził, ale on nie, bo on jest zmęczony, zawsze jak chcę gdzieś go wziąć, gdzieś żeby wyszedł, czy może niekoniecznie ja sam, ale też moi znajomi, kiedy chcą, żeby on wyszedł, to on nie, on się tak straszliwie odcina, że on nie, takie klapki na oczach, że wiecie, że swój plan dnia i tyle, no i nagle jest, wiecie, sytuacja taka, że też zaczynam się zastanawiać, czy po prostu się nie odciąć i gościu, nie chcesz z nami wychodzić? I to nie, że to jest nadgorliwość, bo nadgorliwość możemy definiować tak, jak my uważamy. Względem każdego człowieka jest to indywidualna cecha, ponieważ nadgorliwość dla jednego to będzie na przykład rozmowa albo chęć gdzieś wyjścia raz na tydzień i wiecie, raz na tydzień, ujeju, co tak dużo, to ja raz na miesiąc wychodzę, a dla drugich codziennie, tak? Także to też musimy sobie rozróżnić. Wracając do sytuacji, no i teraz mam taką sytuację, że nie wiem co zrobić i teraz dużo takich przemyśleń, ale chyba wiecie co? Wypadałoby po prostu odciąć się od gościa i później mu dać czas, ponieważ myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego samego efektu co u mnie. Będzie takie przygnębienie, że wiecie, chciałbym gdzieś wyjść, ale tutaj kumple nie chcą wyjść, ponieważ ja sam nie chciałem wyjść, kiedy oni nam mnie tam prosili, chcieli ze mną wychodzić. Tak, i chyba w tym kierunku trzeba iść. Taki morał na dziś, żeby nie być nadgorliwym, żeby być wyrozumiałym względem osób, które może chcą na siłę nas uszczęśliwić, ale konkretnie powiedzieć, że gościu nie i tyle. A nie, że się tak kryć, bo ja też tak się trochę kryłem, że mi się nie chce, tu nie mogę. Po prostu, konkretnie powiedz, nie chcę dzisiaj iść i tyle. Także nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu i to jest prawda. Jeżeli nawet w dobrej intencji działamy, to gościa możemy po prostu zniechęcić do siebie. I to tak samo jest swoją drogą z dziewczynami, że jak będziemy za bardzo nadgorliwi, to też nas kopną w dupę. Tak, taka mała dygresja. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku Olti Vloga. Trzymajcie się.
Cześć, cześć.